Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Radajewski, Volleyball Academy, a to są nasze cykliczne spotkania, aczkolwiek nieregularne spotkania z siatkarskimi ekspertami z całego świata. A dzisiaj postanowiłem zaprosić młodego trenera pochodzącego z Bielska-Białej, a obecnie pracującego w Akademii Volleyball Club w Redwood City, Palo Alto, niedaleko San Francisco w Kalifornii, a jest nim Łukasz Sasnal. Cześć Łukasz, dobry wieczór. Cześć wszystkim, witam. A dla Ciebie to oczywiście dzień dobry, tak? Bo w tej chwili u Ciebie tak jest. No, godzina 12. Minęło południe. Miło Cię, Łukasz, widzieć po kilku miesiącach. Łukasz, będziemy zaraz oczywiście opowiadać o całej Twojej krótkiej może historii trenerskiej, aczkolwiek myślę, że już tego doświadczenia masz dosyć dużo. Serdecznie Państwa witamy i zachęcamy oczywiście do uczestnictwa z nami i do aktywnego uczestnictwa i zapytania naszego gościa o to, co Państwa oczywiście interesuje, jeśli chodzi o siatkówkę w Stanach, tak? I przede wszystkim pracę trenerską, bo możliwe, że ktoś z Państwa będzie oglądających nasz program, jest może zainteresowany na przykład wyjazdem do Stanów, czy to w charakterze zawodnika, czy w charakterze trenera. Dobrze, parę słów Łukaszu na początek o twoim zamiłowaniu do siatkówki, jak to się zaczęło. Dobry wieczór Michał, witamy serdecznie, zachęcamy do bycia z nami. Tak jest, no to wydaje mi się, że takim początkiem przygody z siatkówką było oczywiście moje rozpoczęcie gry w BBTS-ie Włókniarz Bielsko-Biała, no ale przed tym takie zamiłowanie do siatkówki pojęła mi babcia, która grała w siatkówkę przez bardzo długi czas. Później też była dość blisko związana z organizacją klubu i również byciem trenerem. Grała w reprezentacji Polski, więc była dla mnie taką ikoną. Oczywiście rodzice w tym wszystkim mnie wspierali, no ale tak chciałem zrobić to po swojemu, zacząć samemu to wszystko robić. Nie chciałem się utożsamiać za bardzo z tym, że to moja babcia jest nie wiadomo kim i ja muszę iść w jej ślady. Chciałem robić to po swojemu. Ona mnie inspirowała, była moim fanem od początku i zresztą tak jak rodzice i bardzo, bardzo się cieszę, że wybrałem tą drogę. Zacząłem w BBTS-ie Włókniarz i grałem tam cały czas. Gdzieś pod koniec przygody z młodzieżową siatkówką no było mi ciężko się zdecydować na granie seniorskiej siatkówce, bo no, ja dość realistycznie podchodziłem do tematu i wiedziałem, że mam tam pewne ograniczenia, że zbyt wysoko bym nie był w stanie zajść. Przynajmniej tak się skreśliłem na samym początku gdzieś tam tej przygody i zdecydowałem, że pójdę w stronę inną, w stronę bycia trenerem. Ostatni rok, jak grałem jako junior, trener Wojciech Bućko zaproponował mi pracę z najmłodszą grupą mini siatkówki. No i jakoś włączyłem wspólnie granie i trenowanie najmłodszych. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo mi się to podobało. Gdzieś tam decyzje, które musiałem podjąć, będąc w trzeciej klasie liceum, czy iść gdzieś na uczelnię, która pozwoli mi zdobyć wykształcenie techniczne, czy iść na AWF. No, pokierowałem na to, że poszedłem na AWF, spędziłem tam 5 fajnych lat. No i ta moja przygoda z siatkówką się troszkę rozwinęła, no i tak nabrała kolorów i rumieńców. Trener Wojciech Bućko, którego serdecznie pozdrawiamy, to oczywiście tak myślę, nie przesadzę, myślę, to bardzo znana postać w polskiej siatkówce, na pewno bardzo mocno związany z Bielskiem. Zgadza się, ale wiesz co, tak wszystko się zaczęło od tego, to mi dał jakiś impuls, ale zawsze pamiętam w rozmowach z rodzicami i z babcią, to słyszałem, że to siatkówka to jest taki bilet do podróżowania, do rozwijania się nie tylko jako sportowiec czy jako trener, ale też jako człowiek. No i miałem szczęście, że akurat spotkałem na swojej drodze dobrych ludzi,
Wliczając to ciebie, gdzie Ojej, ojej, Łukasz. na początku mi pomogłeś. To się wytnie. Nie, no, oczywiście, nie mogę tutaj tego ukryć, że na początku mi pomogłeś z nakreśleniem takiej drogi, którą powinienem obrać w szkoleniu siebie. No i miałem okazję polecieć z tobą do Mący na staż. I mnie to, na pewno mnie to zainspirowało do dalszej pracy i do takiego zainwestowania w siebie troszkę więcej czasu. Nie tylko na tym, żeby spędzać jak najwięcej czasu na treningach z dzieciakami i z młodzieżą, ale też, żeby troszkę głębiej zajrzeć do tego zawodu trenera. No i zdecydowanie mi to pomogło. Miałem też szczęście, że gdzieś tak na początku bycia na uczelni poznałem kilka osób, które mnie także mną pokierowały. Miałem okazję zacząć od bycia wolontariuszem w kadrze Śląska, gdzie też nie ukrywam, że to było bardzo ważne dla mnie. I, no i pomogło mi to zdobyć znaczne doświadczenie, gdzie zawsze gdzieś tam się kręciłem jako zawodnik przy kadrze Śląska. To było dla mnie bardzo fajne, że mogłem być jako trener z młodymi, wyselekcjonowanymi chłopakami z naszego województwa. I zaczynając od wolontariusza, później byłem trenerem przy kadrze, co bardzo sobie chwalę i bardzo dobrze wspominam ten czas. No i tak to wszystko krok po kroku się rozwijało i szło do przodu. Łukasz, chciałem jedną rzecz powtórzyć, to co powiedziałeś. W ostatniej klasie liceum, tak, czyli będąc jeszcze juniorem, zostałeś już szkoleniowcem grupy młodzików. Tak, tak, tak. To jest... Nie wiem, nie znam na tyle sytuacji w polskich klubach, ale nasz polski system i na tyle, ile znam historię i też ścieżkę trenerską wielu osób, które spotkałem w swoim życiu, to nie jest tak popularne, żeby juniorowi jeszcze już dać do prowadzenia grupę młodzików. Nie mówimy tutaj o asystenturze, tylko o prowadzeniu grupy młodzików. To jest rzecz mało spotykana w Polsce, chyba że się mylę, może Państwo mają większą wiedzę i gdzieś takie doświadczenia, które takowy system jednak w swoich klubach tworzą. Chciałem tylko zaznaczyć, że we Włoszech jest to akurat dosyć częstą praktyką, że 18, 19 czy nawet wcześniej jeszcze dojrzewający jeszcze w grupach młodzieżowych starszych tych zawodnicy, zawodniczki już przychodzą asystować i w wieku 18-19 lat już zaczynają prowadzić grupy szkoleniowe. Z ludzi, wielu których znam, to mają 25 lat doświadczenia w pracy, a mają 40 kilka, załóżmy, lat życia, więc to jest rzecz raczej mało spotykana, bo dzisiaj nie jest to tajemnicą, mam nadzieję, że nikt nie obrazi, ty przede wszystkim, masz 25 lat za parę dni, jak dobrze tak pamiętam, kończysz, więc jesteś bardzo młodym człowiekiem i o tym doświadczeniu chcielibyśmy posłuchać, jakie masz już w tej chwili i opowiedziałeś nam trochę. I powiedz, co, że tak powiem, spowodowało i co w tobie kierowało, że chcesz pracować z młodzieżą i co i z tymi dziećmi, co w tobie jest takiego i jak to odbierałeś, bo wielu ludzi, jak słyszałem, o Jezu, ja bym nie wytrzymał, o nie mogę i tak dalej, tak dalej. Nigdy nie trafiłeś do szkoły jeszcze, nie byłeś nauczycielem, byłeś studentem, a ta praca z dzieciakami i z młodzieżą bardzo ci się podobała. Jak się odnajdywałeś na początku i co w tobie po prostu tą radość, co ci dawało największą radość? Zdecydowanie to, że widzisz progres młodych ludzi. To jest progres, który zawdzięczają oczywiście swojej ciężkiej pracy, ale tobie, bo to ty jesteś osobą, która kieruje ich w dobrym kierunku. W większości przypadków, niezależnie jaką drogę tam obierzesz, w jaki sposób będziesz nauczał, to uważam, że to jest coś, co głównie masz na celu same dobre rzeczy dla tego dziecka, młodego człowieka. Ja na tyle byłem szczęściarzem, że ta pierwsza grupa, którą dostałem, była dość mała. Było chyba, jak dobrze pamiętam, 10 chłopaków. I wśród nich było dwóch
nawet nie, to było więcej chłopaków, którzy pochodzili z rodzin siatkarskich i byli dość sprawni i byli dość zapatrzeni w siatkówkę. Ja jako zawodnik, jakim bym nie był zawodnikiem, jako zawodnik klubu z najstarszej grupy wiekowej, to miałem troszkę ułatwioną sprawę, bo się patrzyli na mnie jak na kogoś, kto jest ważny, prawda? Jak na kogoś, jak wzór do naśladowania, że tak powiem. I zdecydowanie to, co mi sprawiło największą radość, to po pierwsze ten progres, który widać, po drugie uśmiech na twarzach, bo starałem się troszkę inaczej podejść do tematu, pamiętając moje doświadczenie, oczywiście nie mogę narzekać, bo raczej wszyscy trenerzy, których spotykałem na swojej drodze, byli dobrzy i starali się pomóc mi i mojemu zespołowi. Jednak pamiętam, że czasami tej zabawy było troszkę za mało i zdecydowanie to jest taka droga, którą ja obieram, że wiadomo, siatkówka jest najważniejsza, ale musimy sobie zdać sprawę, że te dzieci muszą pokochać ten sport, pokochać ten ruch, pokochać tą aktywność fizyczną, żeby zaangażować się emocjonalnie. I to jest taka rzecz, która mi najbardziej sprawia radość, że te dzieci się cieszą z tego, że są na treningu i lubią ze sobą spędzać czas. Tak, to było taka najważniejsza rzecz na początku. Później zacząłem zauważyć, że co po niektórzy chcieliby wygrywać mecze, jak się tam są rozgrywki, wiadomo, że na początku jest bardzo ciężko zdobywać mistrzostwa i wygrywać każdy mecz po kolei. Oczywiście dla trenera i dla każdego zespołu głównym celem jest, no, oczywiście nie, może nie powinno być zwyciężanie, ale ten progres, a wiadomo, że to zwycięstwo, zawsze grasz, jak grasz mecz, to grasz po to, żeby wygrać ten mecz. Tego to nie ulega wątpliwości. Jednak to czasami potrafi przysłonić ten realny cel, czyli właśnie rozwój młodego człowieka jako zawodnika, ale nie tylko, bo to przecież nie tylko chodzi o siatkówkę w tym wszystkim. Musimy sobie zdawać sprawę z tego w głównej mierze. I teraz będąc tutaj, to zauważam zdecydowanie, że jest duża presja na to, żeby zwyciężać jednak, niezależnie od tego, w jaki w szerokości geograficznej się to robi, tak? Tak jest. Nieważne, jaki poziom, w jakim wieku są dzieci czy młodzież, to jednak w głównej mierze chodzi o zwycięstwa. Zapytałeś mnie również o doświadczenie, no to dla tych, którzy może mnie nie znają, to przez bodajże 3 lata, 4 lata pracowałem jako trener w BBTS-ie Włókniarz Bielsko-Biała i również pomagałem trenerowi Stanisławowi Guzakowi, trenerowi Kosatce w BKS-ie z prowadzeniem jednej z grup dziewczyn młodzieżowej. I po 4 latach pracy z młodzieżą dostałem propozycję pracy w Tauron Lidze w BKS-ie Stal Bielsko-Biała jako asystent. Był to ciekawy rok, pełen zwrotów i upadków, ale bardzo dobrze go wspominam i był bardzo ważny w moim rozwoju zdecydowanie. Wszystkie znajomości, które zawarłem w tym roku, były świetne i bardzo dobrze wspominam ten rok. No i po spędzeniu tam jednego roku udało mi się znaleźć, dzięki zresztą też Tobie, informację, że poszukują trenera w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowałem się wysłać CV i tak właśnie jestem teraz w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Od 4 miesięcy ponad już jesteś, tak, Łukasz, w Stanach. Tak. Niełatwo miałeś się, żeby wyjechać, bo COVID zablokował na kilka miesięcy możliwość wyjazdu bezwizowego, tak? Ale po różnego rodzaju perturbacjach i kilku miesiącach różnych niepewności dotarłeś, pracujesz i teraz opowiedz nam, jak ta praca wygląda. No i oczywiście, czym ona się różni od standardowej pracy trenera młodzieżowego w Polsce, bo różnice na pewno potrafisz już zauważyć. Zgadza się, więc tutaj jest pytanie o mini siatkówkę. Jakie są różnice w systemie szkolenia młodzieży w Polsce i w Stanach? To może zacznę od tego, że mini siatkówki tutaj mamy nie ma. Pierwsze pytanie, przepraszam, zachęcamy Państwa do kolejnych,
nasz ekspert, jak słyszymy, jest bardzo chętny do tego, żeby odpowiedzieć na te pytania, więc zachęcamy. Śmiało, Łukasz, opowiedz o mini siatkówce. Tutaj Michał zadał takie pytanie o systemie szkolenia młodzieży. Tak, więc mini siatkówka w Stanach Zjednoczonych no, nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak mini siatkówka. Dzieci w wieku 11 lat grają 6x6 na takim samym boisku jak normalni 18-latkowie czy tam seniorzy. Jedyna różnica jest taka, że siatka jest niższa, jednak nie jest tak niska jak w mini siatkówce, na przykład 2x2, 3x3. Jest tam chyba 2 metry 20 centymetrów dla chłopaków i dla dziewczyn jest 2 metry 15 centymetrów, więc to i tak jest troszkę więcej niż standardowa siatka 2x2 czy 3x3. Piłka też jest troszkę lżejsza, ale nie jest mniejsza, jest jedynie lżejsza. To jest ta różnica pomiędzy mini siatkówką a graniem w młodszym wieku 6x6. Ja uważam, że to jest troszkę, ma to swoje plusy i minusy, jednak ja zauważam więcej na ten moment minusów jednak, bo jeżeli mówimy o zwyciężaniu, to te dzieci najmłodsze, one sobie nie zdają sprawy kompletnie jeszcze, że to chodzi właśnie o rozwój, to właśnie jak grasz mecze, to chodzi o to, żeby jednak powalczyć i wygrać coś, a w większości sprowadza się to do takiej walki serwis-przyjęcie. No i większość przypadków to są błędy w serwisie lub w przyjęciu, więc to jest ta znacząca różnica między szkoleniem na tym podstawowym poziomie. Jednak później, gdy już te dzieci są troszkę starsze, gra wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Jest, bym powiedział, dość wysoki poziom rywalizacji, dość wysoki poziom siatkówki. I też trzeba zauważyć, że ja jestem troszkę zaskoczony, że jest taki wysoki poziom, bo ilość klubów i ilość dzieci, które grają w siatkówkę, tylko w regionie, w którym ja pracuję, a pracuję, to jest północna Kalifornia, czyli tak zrzesza w północnej Kalifornii, wydaje mi się, jest tak spokojnie ponad 60 klubów, które w każdej kategorii wiekowej wystawiają co najmniej trzy zespoły, więc jest bardzo dużo zespołów, bardzo dużo grania. No i ten poziom wydawałoby się, że może być bardzo zróżnicowany, a jednak jest dość wyrównany i no, dzieciaki rywalizują na, powiedziałbym, zbliżonym poziomie do siatkówki w Polsce, a znacząca różnica między szkoleniem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych jest taka, że tutaj nie ma szkół sportowych, tutaj nie ma klas sportowych, tutaj są, wszystko jest sprowadzone do prywatnej jednostki klubowej, czyli dzieci chodzą do szkoły i uczą się w szkole, po szkole przychodzą na zajęcia treningowe do klubu, często przyjeżdżają jakimś, odbywają godzinną podróż, żeby dostać się do danego klubu na trening i trenują 3-4 razy w tygodniu. Więc jeżeli to porównasz do siebie i sprowadzisz do jakiegoś tam poziomu, to ilość treningów, ilość jednostek treningowych do poziomu, które te dzieci i młodzież prezentują, powiedziałbym, że tutaj jest trochę wyższy, bo jednak trenując 3 razy w tygodniu jest to, bardzo dobrze się prezentują na boisku. I czy to dziewczyny, czy to chłopaki. Opowiedz, Łukasz, o tym, ile dzieciaków twój klub zrzesza, od jakiego wieku do jakiego wieku i ile oni trenują w tygodniu i ile mają meczy, jak to wygląda. Więc nasz klub, Academy Volleyball Club, oryginalna nazwa, zrzesza, może powiem inaczej, w tym sezonie wystartowaliśmy z 43 zespołami. Każdy zespół liczy w granicach od 12 do 14 zawodników. W dwóch kategoriach, w kategorii dziewczyn i w kategorii chłopaków. Różnica jest taka, że w kategorii dziewczyn wystartowaliśmy z 32 zespołami, w kategorii chłopaków no tam było 10 czy 11 zespołów. Więc to pokazuje, że siatkówka jest zdecydowanie bardziej popularna wśród dziewczyn tutaj niż wśród chłopaków, ale to do tego może za chwilę przejdziemy, bo to bardzo jest powiązane z tym, jak
jak wygląda siatkówka później w koledżach i dlaczego taka popularna jest wśród dziewczyn. Więc no to jest, nie wiem, no ostatnio rozmawiałem z Danielem, właścicielem Akademii, to jest w granicach 500, może nie 500, ale po granicach 400 dzieci zaangażowanych w naszym klubie, w rozgrywkach, czyli to, no nie wiem. W wieku? Od 11 lat do 18. Czyli najmłodsze dzieciaki to jest 11 lat? Najmłodsze dzieciaki, które biorą udział w rozgrywkach, ponieważ... A właśnie, zajęcia macie jeszcze dla młodszych? Tak, mamy program, który nazywa się Future Champions i to są zajęcia dla dzieci młodszych od 6-7 lat do 10 i dla tych powiedzmy początkujących 11-12 latków, które są jeszcze troszkę za wcześnie, żeby grały z nami w rozgrywkach ligowych. No i to jest tak, mamy dość dużą grupę tych Future Champions i wydaje mi się, że to jest w granicach 80 dzieci, które są zaangażowane w ten program. No. I ile trenują takie dzieci? Future Champions i potem kolejne grupy? Więc Future Champions mają zajęcia 3 razy w tygodniu, po 1,5 godziny. Starsze grupy wiekowe, to też trzeba rozróżnić, bo mamy 32 zespoły, ale w każdej kategorii wiekowej, a kategorie wiekowe, bo o tym nie powiedziałem, nie są tak jak w Polsce, czyli młodzicy, kadeci, juniorzy, tylko są kategorie wiekowe, czyli 11-latki, 12-latki, 13-latki, 14-latki i każdy grają w swojej kategorii wiekowej. Mamy podział na poziom w każdym zespole. Są zespoły high performance, czyli powiedzmy te, które są priorytetem w każdym roczniku. One trenują 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Mamy zespoły gold. To są zespoły, powiedzmy tak, no, które pretendują do tego, do bycia high performance w kolejnych latach. Też trenują 3 razy w tygodniu po 2 godziny. I mamy zespoły premier, które zaczynają dopiero swoją przygodę z siatkówką. No i one trenują 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Z tym, że niezależnie od kategorii wiekowej, dzieci i młodzież mogą brać udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Akademię. Organizujemy przynajmniej raz w tygodniu tak zwane clinics z przyjęcia i obrony dla rozgrywających oraz dla atakujących. Więc mogą pozyskać, że tak to mówimy, kolejną jednostkę treningową, chodząc na takie zajęcia dodatkowe. Znaczną różnicą też pomiędzy szkoleniem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych jest to, że jest dość popularne korzystanie z prywatnych lekcji, z prywatnych zajęć. Z prywatnych zajęć, które odbywają się z trenerami z tego samego klubu, ale nie z twoim trenerem z zespołu, tylko z innymi. No, bardzo dużo zawodników korzysta z takiej możliwości. Jak ona wygląda w praktyce, Łukasz? Jest chłopak 14-latek, który ma 3 razy w tygodniu, załóżmy, zajęcia, ale dodatkowo, tak, on ma indywidualne, czy dogaduje się z innym kolegą na przykład i przychodzą na zajęcia indywidualne do innego trenera? Tak, to tak, są tak. Dodatkowo płatne, rozumiem, tak. Zajęcia. Ile one trwają i jak one wyglądają? To jest taka indywidualizacja, tak? Tak, tak. No więc one trwają godzinę 30 minut i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, na czym ten zawodnik chce się skupić. Oczywiście, jeżeli to jest współpraca na dłuższy okres czasu, czyli regularnie spotykają się raz w tygodniu na dodatkowych zajęciach, no, zazwyczaj trenerzy ze sobą się dogadują i skupiają się na czym chcieliby popracować i co chcieliby w tym zawodniku ulepszyć. Poprawić, czyli możemy jasne. Tak powiedzieć. Yeah. Mhm. To są zajęcia dodatkowo płatne, tak? Nie funkcjonuje praktycznie w Polsce ten system, ale tam, jak mówisz, w Stanach te prywatne, indywidualne treningi są dosyć popularne. I na tym można, że tak powiem, ty jako trener też możesz, w cudzysłowie mówiąc, dorobić, tak? Zgadza się. Powiedz, kim się zajmujesz, które grupy masz? No, ja w tym roku mam dużo pracy, ale troszkę jest to,
Myślę, że w przyszłym roku będzie troszkę bardziej poukładane, ze względu na to, że ja przyleciałem tutaj bardzo późno. Miałem przylecieć we wrześniu, jednak przez to, że COVID nie pozwalał wlatywać osobom z Europy do Stanów Zjednoczonych, czekałem na swoją wizę do listopada. To było po naborach do zespołu. I te nabory to jest taki chyba najważniejszy okres w trakcie sezonu, bo to zależy od naborów, zależy jak dobre będziesz miał zespoły i jakich zawodników i zawodniczki będziesz mieć w swoim zespole, w swoim klubie. O tym też za chwilę może powiem. I mam w tym roku zespoły PIMIE, 12-latki i 14-latki i mam również 13-latki Gold, czyli te, co pretendują do bycia high performance. I bardzo fajne zespoły, bardzo się cieszę, że mam je na początek swojej przygody tutaj. Też asystuję przy trzech zespołach, przy 17-latkach, 14-latkach i 16-latkach high performance. Przepraszam, Łukasz, musimy to, że tak powiem, rozgraniczyć. Jesteś głównym trenerem w drużynach, które wymieniłeś, ale też jesteś asystentem, co oznacza, że rozumiem, że jako główny trener prowadzisz wszystkie zajęcia, jesteś za nie w pełni odpowiedzialny. Jako asystent, jaka jest twoja rola? Jesteś na wszystkich zajęciach? Jestem na wszystkich zajęciach. Oczywiście, że jestem na turnieju, na turniejach, które są w weekendy, to mnie nie ma na zajęciach, no bo fizycznie muszę się zająć swoim zespołem pierwszym. Oczywiście te zespoły, w których jestem head coachem, są priorytetem, ale te zespoły, w których jestem asystentem, pomagam na tyle, ile mogę. Na tyle, ile mogę, co wiąże się z tym, że jestem na treningach, pomagam im w organizacji, także przed jakimiś ważniejszymi turniejami lub meczami, pomagam w analizie wideo zespołów przeciwnych. Korzystamy z programu HADL, który pozwala nam na analizę wideo także naszych zespołów. Powiem szczerze, że wygląda, pomimo tego, że jest to tak duża akademia i wydawałoby się, że jest strasznie dużo rzeczy do roboty, jest to zrobione bardzo profesjonalnie. Bardzo, tak jak, moim zdaniem, tak jak powinno to wyglądać, czyli jesteśmy akademią, która stawia na rozwój zawodnika, ale też działamy w tym wszystkim troszkę jak profesjonalny zespół, czerpiąc przykład chociażby ze Stanford, który jest 15 minut od mojego mieszkania. I analizujemy zespoły przeciwne, staramy się po to podporządkować taktykę podczas turniejów i meczów, ale też analizujemy nasze mecze, postęp naszych zawodników. No, tak to wygląda. Mamy tutaj pytania. Łukasz, zaraz przejdziemy dalej do twojej o informacji, które dzisiaj nam bardzo cenne przekazujesz. Jak oceniasz poziom siatkówki akademickiej w Stanach? Czy widziałeś co nieco, czy na ile możesz w tej chwili to ocenić po kilku miesiącach pobytu? Niestety nie byłem jeszcze na żadnym meczu na Stanford, bo akurat wtedy, kiedy teraz jest sezon męski, jeszcze wtedy, kiedy są mecze chłopaków, ja mam zazwyczaj turniej i jestem gdzieś indziej na turnieju, ale miałem okazję przez 2 miesiące uczestniczyć w zajęciach na Stanford z żeńskim zespołem i uważam, że jest to wysoki poziom. Nie widziałem ich na boisku, jak akurat grają przeciwko komuś innemu. Wiem, że ten sezon był dla nich średnio udany, bo borykali się z kontuzjami. Jednak jestem w stanie powiedzieć, że jest tam kilka dziewczyn, które by sobie poradziły spokojnie na parkietach w Europie. Więc wydaje mi się, że to jest dość wysoki poziom siatkówki. I wydaje mi się, że jest w mojej ocenie. Na chwilę obecną, oczywiście. Na chwilę obecną. I jeszcze byłoby wziąć pod uwagę to, że to nie jest zespół, który wygrał w ostatnim czasie, tylko raczej borykało się z tym, żeby dostać się do playoffów. A akurat te dziewczyny, które były kontuzjowane, były bardzo potrzebne zespołowi. No i akurat ich brakowało, więc może to był powód, dla którego się nie dostały gdzieś dalej. Ale jeżeli, no, patrząc realnie, to na pewno były zespoły lepsze od nich. Jeżeli to jest poziom, powiedzmy, takiego zespołu numer
10, no to myślę, że te zespoły, które są wyżej, są znacznie lepsze. Ale mówiąc o siatkówce w koledżach, trzeba wziąć pod uwagę, że te koledże wynajdują talenty w siatkówce klubowej i w siatkówce szkolnej, czyli tych high schoolach. I miałem okazję być na turnieju w Kansas City. Słyszałem, że to jest jeden z lepszych turniejów, powiedzmy takich towarzyskich. Może nie towarzyskich, bo tutaj turniej nie jest raczej towarzyski, to są tak zwane turnieje, przez które możesz się zakwalifikować do Mistrzostw Stanów Zjednoczonych, do tak zwanych Nationalsów. Czyli możesz dostać bilet do Nationalsów. I poziom siatkówki na tym turnieju był bardzo wysoki. Był bardzo wysoki i wszyscy trenerzy z topowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych byli tam, oglądali. No i było kilka dziewczyn, które no, uważam, że jest duża przyszłość przed nimi, czy to na koledżach, czy to gdzieś tam w przyszłości może w Europie. Problem jest taki, że w Stanach Zjednoczonych dużo większość zawodników i zawodniczek uprawiających, grających w siatkówkę, taki najdalej, gdzie widzą swoją przyszłość w siatkówce, to jest właśnie college. Mało z nich myśli o tym, żeby wylecieć za ocean i grać w Europie profesjonalnie. Dla nich ten najwyższy stopień profesjonalizmu to jest gra w college. Może nie chcę tu mówić o wszystkich, ale tak dość mocno generalizując, co oglądają wszyscy, to czym się wszyscy interesują, to jest sport uniwersytecki, to jest ten sport college'ów. Powiedz, Łukasz, bo kolejne jest pytanie. Kto finansuje funkcjonowanie takiego ośrodka, jakim jest klub, w którym masz okazję pracować obecnie? Rodzice. Tutaj jest wszystko dość mocno sprywatyzowane i nie ma, wiem, że klub nie dostaje żadnych pieniędzy z Urzędu Miasta albo jakiejś jednostki państwowej. Wszystkie pieniądze, które idą na hale i na tego rodzaju wydatki, jak trenerzy, jak loty, jak transport, są finansowane przez rodziców. Jest opłata roczna, może nie roczna, jest opłata za sezon, która jest różna w zależności od klubu i pewnie w zależności od zespołu, która wystarcza na cały sezon dla klubu. No ile taka opłata wynosi? Ponieważ dwa tygodnie temu organizowałem kolejny staż do Anderlinii w Modenie. Tam dzieciaki w grupie U19 płacą 490 euro na rok. Znacznie więcej. Nie znam dokładnych kwot, bo powiem szczerze, to nie jest rzecz, którą ja się tutaj zajmuję. Ja jestem tutaj od siatkówki, są ludzie od biznesu. I słowo biznes tutaj wcale nie jest użyte przez przypadek, bo trzeba to też tak nazwać w taki sposób, że tutaj dość mocno wszystko jest sprywatyzowane i nikt tego tutaj nie ukrywa. I to nie jest tylko tak, że siatkówka traktuje siatkówkę jako biznes, tylko każdy sport działa tutaj w taki sposób. I jest znacznie więcej, w szczególności w tym regionie, gdzie ja żyję, gdzie ja teraz pracuję. Może niektórzy wiedzą, co to jest Dolina Krzemowa. Wszystkie te firmy typu Google, NASA i tym podobne mają tutaj swoje siedziby. Co wiąże się z tym, że jest to dość kosztowny region do życia, ale przez to też zarobki są znacznie większe. I wydaje mi się, że wszyscy, jak są zarobki większe i koszty życia są większe, to koszty usług też są wyższe. Więc no, może w naszym klubie i w tym regionie jest więcej niż ty powiedziałeś w szkółce Anderlinie, ale wydaje mi się, że to jest taka tendencja ogólna dla klubów sportowych tutaj. Też taką ważną... Nie chcemy tutaj, Łukasz, przepraszam, porównywać, tak, bo tutaj jest, wiesz, region Reggio Emilia we Włoszech, tak, a tutaj masz, jak powiedziałeś, północną Kalifornię. Tutaj jest, można zawsze powiedzieć, że to naprawdę jest różny świat. Różnica jest... Inny świat, można powiedzieć, i nie mówimy, że mniej czy więcej, tylko chodzi o to, że tutaj akurat porównujemy
dwa kluby, na ile można, które też mają działalność tylko i wyłącznie popołudniową, tak? Bo tak ten system działa we Włoszech i tak jak widać z tego, co mówisz, też w Stanach to są zajęcia popołudniowe, które rodzice głównie finansują. I chciałbym cię, że tak powiem, zapytać o wyjazd na turniej. Jak wygląda wyjazd na turniej i jak on różni się z wyjazdem na turniej, który jechałeś jeszcze parę miesięcy temu do Strzelcopolskich ze swoim drużyną z Bielska? Znaczy, różnica jest taka, że w Polsce i wydaje mi się, że w Europie, to nie, że w Polsce, tylko w Europie podróże na turniej i w ogóle podróże na mecze spoczywają na barkach klubu, czyli klub się tym zajmuje i dzieci i młodzież podróżują razem z trenerami, trener bierze pełną odpowiedzialność za dzieci, nocują w hotelu razem. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Tutaj tak nie ma. Tutaj wszyscy podróżują na własną rękę. Czyli ja teraz wróciłem z turnieju w Spokane, w stan Waszyngton, 7,5 tysiąca mil. No nie, przesadziłem, dwie strony. Tam w granicach 3000 mil to do Spokane. No i ja leciałem sam. Drugi trener, Daniele, leciał sam. I dzieci z rodzicami podróżowały do Spokane też same. I wszyscy znają rozkład, kiedy turniej się zaczyna, kiedy powinni się pojawić na hali i wszyscy wiedzą, kiedy turniej może się skończyć i organizują sobie przelot oraz nocleg same. Wiem, że, bo rozmawiałem z Danielem na ten temat wczoraj, wiem, że kluby czasami podejmują próby podróżowania razem, jednak tutaj jest to o tyle utrudnione, że podróże nie są tak jak z Bielska na mecz do Żywca 15 minut, tylko tutaj podróże są troszkę dalej. Zawsze to jest gdzieś 2 godziny drogi, może troszkę więcej. W niektórych sytuacjach potrzebny jest nocleg. Powiedziałbym, że w większości sytuacji potrzebny jest nocleg, bo jak ja mieszkam w Redwood City, gramy mecz w Sacramento, gramy turniej w Sacramento, zaczynający się o 8 rano, wszyscy muszą być na hali o godzinie 7, to podróż z mojego miasta do Sacramento, jak masz szczęście, to trwa 2,5 godziny, ale w większości przypadków stoisz w korkach przez San Francisco i trwa ponad 3 godziny. I to spoczywa wszystko na głowie rodziców i dzieci. Wiem, że to... Ja na początku byłem w lekkim szoku, i no bo byłem przyzwyczajony do funkcjonowania takiego, że podróżujemy razem i że w taki sposób to wygląda i ja uważam, że to jest lepszy system, jeżeli mówimy o sporcie, bo jednak te dzieci spędzają ze sobą więcej czasu, ty też masz troszkę większą kontrolę nad dziećmi, możesz na nie wpłynąć w większy sposób podczas tych podróży, jednak tutaj jest to nierealne i w taki sposób to działa i tak działa w każdym sporcie. W każdym sporcie klubowym, bo to też trzeba zacząć od tego. Bo jeżeli mówimy o szkolnych zawodach, jeżeli mówimy o turniejach w szkołach średnich, w szkołach podstawowych, tam to działa w inny sposób, tam to jest jednostka szkolna i dzieci podróżują razem zazwyczaj, dzieci spędzają ze sobą znacznie więcej czasu razem, dzieci i młodzież spędzają ze sobą znacznie więcej czasu. I można to troszkę porównać wtedy do takiego schematu polskiego. Jednak, jeżeli mówimy o klubach, działa to w taki sposób, jak wam przedstawiłem. I jedna rzecz ważna, bo to jest taka różnica znacząca w systemie szkolenia tutaj, w systemie szkolenia w Polsce, że jeżeli w Polsce mamy sezon, który zaczyna się we wrześniu albo w październiku, no, powiedzmy, że na przełomie września i października zaczyna się sezon siatkarski i kończy się przy dobrych wiatrach w maju, może w kwietniu, to tutaj jest sezon podzielony na dwie części. Pierwsza część, jeżeli grasz w siatkówkę, jesteś chłopakiem, grasz w siatkówkę chłopięcą, pierwsza część sezonu zaczyna się w szkole, w high school, powiedzmy, że od września albo od sierpnia do grudnia jest sezon high school i po sezonie high school przechodzą na sezon klubowy przepraszam, pomyliłem się, to są dziewczyny. Dziewczyny zaczynają na początku w sierpniu sezon high school, kończą go w grudniu i później zaczyna się sezon klubowy
zaczynają pracę z klubem w grudniu i kończą ją w lipcu, jeżeli dostaną się na finanse. I na odwrót jest z chłopakami. Chłopaki zaczynają w sierpniu przygotowania do okresu, do sezonu klubowego, kończą go w grudniu i w styczniu, na przełomie stycznia, lutego zaczyna się sezon szkolny, sezon high school. Więc można powiedzieć, że mają sezon trwa cały rok, ale mogą grać w dwóch różnych miejscach. Czyli na przykład jest kilka przypadków w naszym klubie, że trenują u nas w Redwood City, chodzą do szkoły, załóżmy w San Jose, oddalony od nas o 40 minut. Łukasz, mamy kolejne pytanie. Czy program do statystyk meczowych różni się od naszego europejskiego? No, różni się, różni się. Wiem o tym, że w tych w najlepszych zespołach NCAA, czyli tej dywizji pierwszej, używają Volley Station. Volley Station, daty volley. Wydaje mi się, że teraz większość z nich używa Volley Station. Na pewno na Stanford zaczęli w tym sezonie używać Volley Station, bo rozmawiałem tam ze statystykiem i bardzo sobie cenią europejski system, europejski program do robienia statystyk. Jednak wiem, że tutaj w Stanach bardziej popularny jest Huddle, tak zwany Sports Code. Więc Huddle działa w dwa różne sposoby. Możesz pisać sam na tym programie, tak jak na dacie Volley, tak jak na Volley Station. I tak to robił właśnie statystyk ze Stanford jeszcze rok temu, jak z nim rozmawiałem. I mówił, że jest ok, ale że Volley Station działa troszkę lepiej dla niego, tak przynajmniej mi to przedstawił. I że feedback, który dają ludzie odpowiedzialni za Volley Station z Polski, jest znacznie lepszy niż ten, co dają ludzie odpowiedzialni tutaj w Stanach Zjednoczonych ze Sportsco, więc to na duży plus dla naszego programu. Miłe słowa dla naszego kraju, oczywiście. Drugie pytanie, czy nacisk jest większy na przygotowanie atletyczne, czy bardziej na siatkarsko-techniczne? A czekaj, jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć na temat tego systemu HADL, bo to jest ten profesjonalny, powiedzmy, program Sports Code, a nasz klub używa HADL w taki sposób, że jeżeli nagrasz wideo, wysyłasz to wideo do, no musisz załadować na stronę HADL i oni mają 24 godziny, żeby napisać dla ciebie te statystyki. Czyli ty się tym nie przejmujesz, tylko program robi wszystko za ciebie. I z tego, co wiem, to też już nie robią tego ludzie, tylko program komputerowy pisze te statystyki za nich. Ewentualnie ludzie to poprawiają, jeżeli coś jest nie tak, coś jest nieczytelne, jakość wideo jest nie taka, jaka powinna być. No ale tak to wygląda, więc ja uważam, że jeżeli mówimy o tym top poziomie, ten poziom statystyczny jest bardzo zbliżony do profesjonalnego, który jest w Europie, a jeżeli mówimy o tej młodzieżowej siatkówce, to ten HADL jest wygodny, jest dostępny dla każdego i wystarczający na tym poziomie, na którym my pracujemy. Kończ wątek. Tak, no to już skończyłem, ale chciałem odpowiedzieć na to drugie pytanie. O to teraz właśnie chciałem zapytać, tak. O to, na co największy nacisk. I druga część pytania, skoro tyle tych dzieciaków macie i mówisz, tak, że te kluby są tak bogate w ilość członków, no to powiedz, jak wygląda kwestia szkoleniowa i szkoleniowców i czy wszyscy szkoleniowcy mają takie funkcje jak ty, czyli są, to jest standard, czyli są trenerami głównymi i asystentami i co jeśli chodzi o inne funkcje, czyli trener przygotowania motorycznego, kwestia fizjoterapeuty, tak, i takie rzeczy. Więc ogólnie wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych to przygotowanie atletyczne za bardzo, jeżeli mówimy o takim standardowym klubie, to jest na niezbyt wysokim poziomie, bo raczej wszyscy skupiają się na tym, żeby robić siatkówkę, siatkówkę, siatkówkę i miałem, no widziałem, bo akurat w tym miejscu, gdzie my pracujemy, na hali Sports House, właściwie to kompleksie Sports House, trenują dwa kluby, co jest dość niespotykane, ale ciekawe, to widzę, że nawet rozgrzewki nie są prowadzone, więc to jest znaczna różnica pomiędzy Polską a Stanami. Jednak w naszym klubie tak się staramy robić troszeczkę inaczej to wszystko i wiem, że w tych lepszych klubach jest kładzony znacznie większy nacisk na przygotowanie atletyczne i właśnie
to trzeba połączyć razem ze sztabem, bo większość klubów to działa tak jak chociażby my w Bielsku działaliśmy, że trener był odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne i za przygotowanie siatkarskie. I tak to jest taki standard. W naszym klubie i mamy trenera od przygotowania motorycznego, Agustin Ganley, bardzo doświadczony trener, który ma doświadczenie w pracy z seniorskimi zespołami, reprezentacją, a może kilkoma reprezentacjami, już teraz nie chcę skłamać, ale to możecie Państwo sprawdzić, ale na pewno pracował w ostatnie 2 lata we Francji w pierwszej lidze jako trener przygotowania motorycznego i on jest odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne wszystkich zespołów. On przygotowuje rozgrzewki dla trenerów, którzy może trenerzy, czasami on je prowadzi, ale w większości trenerzy prowadzą je sami. On prowadzi zajęcia na siłowni, u nas w klubie nazywa się to APL, Academy Performance Lab. Mamy specjalnie wydzieloną przestrzeń na to i praktycznie każdy trening, który mają zespoły High Performance i Gold, spędzają no, do pół godziny, może te starsze nawet 40 minut na zajęciach przygotowania motorycznego. I to nie jest tak, że to zabiera nam czas od siatkówki, czyli założę, że mamy 2 godziny siatkówki, to pół godziny spędzamy właśnie tam, tylko raczej staramy się to w taki sposób układać, że dziewczyny przychodzą pół godziny przed treningiem albo pół godziny po treningu zostają, żeby zrobić swoje na siłowni, co jest bardzo ważne i robi różnicę na turniejach. Robi różnicę na turniejach i widzimy, że pomimo tego, że jest tej dużo tej siatkówki, to nie widzę zbyt dużo kontuzji w naszym klubie. A z tego, co słyszę dookoła od ludzi, którzy są tutaj dłużej, to jest duży problem tu, w tym rejonie, że to po prostu jest taki nacisk na to, żeby grać, skakać i robić różne rzeczy, że później jest organizm troszkę nieprzygotowany do takiego obciążenia i te kontuzje się pojawiają. Póki co odpukać w naszym klubie jest z tym wszystkim w porządku. Łukasz, kolejne pytania. Pani Ewa pyta, czy obserwujesz te mecze Polaków grających w lidze uniwersyteckiej? Powiem szczerze, że nie za bardzo miałem nawet czas, żeby pooglądać, zobaczyć jeden mecz do tej pory. W ogóle kogokolwiek, nieważne czy tam jest Polak, czy go nie ma. I wiem, że tu są zaległości. Powiem szczerze, bardziej śledzę plus ligę i rozgrywki w Europie niż rozgrywki uniwersyteckie. Może jeszcze mój mózg się przestawi na to, że będę więcej czasu spędzał na oglądanie amerykańskiej ligi, ale póki co jednak dla mnie tym wyznacznikiem poziomu jest polska liga, polska-włoska liga i rozgrywki europejskie. I chciałbym, żeby to się nie zmieniło akurat, bo uważam, że to jest ten wyznacznik dla wszystkich i dla tych, którzy są młodymi zawodnikami w Polsce i dla tych, którzy są na koledżach w Stanach Zjednoczonych, to ten wyznacznik poziomu powinien zawsze gdzieś tam iść w stronę europejskiej siatkówki. A właśnie a propos uniwersyteckiej siatkówki, mamy kolejne pytanie. Przepraszam. Czy masz taką wiedzę, jak wygląda sytuacja stypendialna dla młodych, uzdolnionych sportowców? Powiem szczerze, że ja wiem, że to jest dość ciężka sprawa, tak. Powiem szczerze, że nie do końca chciałbym się wypowiadać na ten temat, bo nie jestem pewien, jak to działa. Mamy namierzonego człowieka, który jest od kilkunastu miesięcy też w Stanach, studiuje i gra w siatkówkę, więc myślę, że to będzie za jakiś czas gościem w naszym programie i będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. Więc pani Małgorzato, wybaczy pani, ale tutaj nie odpowiemy na to pytanie. Ale jest kolejne pytanie. Ale mogę powiedzieć jedną rzecz? Śmiało, jeżeli możemy mówić o stypendiach, to wszystkie dzieci, które trenują, wszystkie dzieci i młodzież, które trenują jakikolwiek sport tutaj, nie myślą o profesjonalnej karierze. Pewnie, oczywiście, myślę, że w koszykówce jest inaczej, w baseballu jest inaczej i w tych sportach, które mają profesjonalną ligę tutaj w Stanach Zjednoczonych, to myślą o profesjonalnej karierze zdecydowanie, ale w siatkówce jest raczej tak, że wszyscy myślą o tym, że ta siatkówka
pomoże im się dostać na uczelnię. Pomoże im się dostać na uczelnię, pomoże im się dostać na uczelnię i dostać stypendium. Nigdy nie dopytywałem, jak to działa. Wiem, że nie jest to łatwa sprawa, bo jest dość elitarne grono sportowców, którzy dostają pełne stypendium i wiem, że w przypadku dziewczyn jest troszkę łatwiej, jeżeli chodzi o dostanie pełnego finansowania i pełnego stypendium. W przypadku chłopaków może być troszkę ciężej, bo wiem, że to nie jest sport, który jest wiodący na uniwersytetach i koledżach w Stanach Zjednoczonych. Ale to może ja nie będę zabierał w tym głosu, bo może się mylę, może to się coś zmieniło przez ten czas, co ja ostatnio o tym czytałem, więc może następnym razem ktoś bardziej doinformowany będzie o tym opowiadać. A za jakiś czas może ty będziesz miał na pewno większą wiedzę, ponieważ możesz zdradzić, na ile masz obecną umowa twoja, na ile czasu będziesz w Stanach według planów i tego, co przewidujesz? Wolałbym na ten temat nie mówić, ale myślę, że kolejny sezon na pewno będę spędzał tutaj. Myślę, Jasne. Że to jest za krótki czas. Przyleciałem tutaj w połowie sezonu. Przyleciałem tu w połowie sezonu i chciałbym normalnie pofunkcjonować w trakcie sezonu w klubie. Zaangażować się tak, jak się angażowałem chociażby w Bielsku. Jasne. Dobrze, to Łukaszu, powiedzmy, skoro jest godzina pierwsza w tej chwili u ciebie, 13, tak? Tak, tak. Wziąłeś dzisiaj wolne, czy zaczynasz po południu? Jak to wygląda standardowy twój dzień pracy? Zaczynam treningami. Treningi mam zaplanowane na godzinę 16 i w większości przypadków zaczynam o godzinie 16, kończę o godzinie 21, 21.30 codziennie. Z tym, że to tak powiedzmy, że codziennie są zaplanowane. Często jest tak, że ja w sobotę lub w niedzielę jestem na turnieju i turnieje, bo tutaj się nie gra meczy tak jak się gra widzę w Polsce, że jedziesz na mecz do kogoś i później gramy u ciebie, tylko jest turniej i gra się w jakimś centrum konferencyjnym albo w jakimś specjalnie przygotowanym ośrodku, który jest w stanie rozłożyć więcej niż 30 boisk i wszystkie kategorie wiekowe zazwyczaj grają gdzieś tam w jednym miejscu, a może gdzieś w kilku miejscach w tym samym czasie. I to zazwyczaj działa tak, że zaczynają się o godzinie 8, kończą się o godzinie 17, więc to jest dzień wyjęty z kalendarza zazwyczaj, więc wtedy w te dni raczej już nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze póki co, żebym musiał prowadzić trening. Ale taki mój standardowy dzień to jest godzina 16 do 21. Jeżeli mam zawodnika na trening prywatny, to często się gdzieś przed zajęciami umawiam na godzinę 15 i najpierw mam godzinę treningu i później zaczynam ten trening grupowy. Więc tak, taki wygląda standardowy dzień. Do południa staram się korzystać z uroków słonecznej Kalifornii, ale też oczywiście mam dużo czasu, spędzam na planowanie treningów, na korespondencję z rodzicami i odpowiadanie na pytania często. To dużo czasu zajmuje jednak. No właśnie to pytanie ma twój dobry znajomy z kadry Śląska, tak? Marcin. Serdecznie pozdrawiamy. Właśnie o relacjach rodzic-klub i rodzic-trener. Jak one wyglądają i jak możesz je ocenić i porównać może, jeśli chodzi o naszą polską mentalność i mentalność tamtych ludzi, których w tej chwili pracujesz, ponieważ już napomknąłeś o tym, że wynik jest niezwykle istotny i gra się po to, żeby wygrać i ta presja na wynik, i to czy to w Polsce, czy to w Stanach, tak samo funkcjonuje. A jeśli chodzi o podejście rodziców, powiedz proszę parę słów na temat kultury i tego miejsca specyficznego, można powiedzieć, i chodzi o Kalifornię, miejsce, w którym jesteś, i ilości nacji, która tam akurat osiadła. Tak, tak. Więc no, to jest ciekawy temat. Wydaje mi się, że główna różnica, jaka jest, bo to jest ciekawy i rozległy temat. Główna różnica, jaka jest, to jest taka, że tutaj rodzic płaci za wszystko. Za wszystko, wszystko. Więc też troszkę... Chcesz powiedzieć, że płaci to wymaga, tak? Troszkę można tak to ująć, ale nie do końca.
Nie powiedziałbym, że wymaga od trenerów. Nie, to wymagać powinien, absolutnie. Ale płacąc wiesz za co, usługę, oczywiście, że oczywiście. Tak, tylko tu chodzi o pewnego rodzaju granice, które są wiesz czasami, co, wydaje mi się, że jeżeli, mocno się zacierają. Tak, wydaje mi się, że jeżeli płaci, akurat to nie jest kwestia tego, że wymaga, bo tutaj wszyscy dają z siebie maksa. Akurat tak się zdarzyło, że w naszym klubie jest, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, użyć słowa fantastyczny sztab, ale jest grupa bardzo ciekawych ludzi, którzy no, uprawiają ten zawód z pasji i przyjechali tutaj po to, żeby pracować jako trenerzy, więc oczywiście rodzic wymaga, ale rodzic płaci i spodziewa się tego, że wszyscy będą się zachowywać tak, jak do tej pory wszyscy trenerzy się tu zachowują, więc to jest taka rzecz, ale powiedziałbym, że rodzic płaci i wymaga, ale od swojego dziecka, czyli jest tak, że czasami u nas, ja pamiętam sytuację, że komuś się nie chciało na boisku, ktoś nie dawał z siebie wszystkiego podczas treningów. No, myślę, że jak ktoś jest trenerem klubowym, ma takie sytuacje, że zawodnik na boisku nie daje z siebie wszystkiego, nie pracuje tak, jak powinien by pracować i tak dalej. Tutaj jest jednak w taki sposób to wszystko stworzone, że trener oczywiście motywuje, żeby zawodnik dał z siebie wszystko. I w większości przypadków ja muszę powiedzieć, że nie muszę tego robić, bo dzieciaki robią wszystko, co w ich mocy na treningach, żeby stać się lepsze. Ale jeżeli jest coś nie tak, to akurat rodzic uderza do swojego dziecka i tak troszkę powiedziałbym, że presję na nie wywiera, że powinien się postarać bardziej. Tylko że nie wiem, jak jest w innych regionach, bo tutaj to jest dość normalne. Rodząc się w Dolinie Krzemowej, gdzie w 90% przypadków podejrzewam, że rodzice pracują na jakimś wysokim szczeblu w jednej z firm IT, czyli na co dzień spotykają się z dość sporą presją i tą presję troszkę kładą na młodzież tutaj, bo oczekują od tego, od dzieci, że będą się zawsze starać, że będą we wszystkim najlepsze, bo w przyszłości będą CEO w Google albo coś w tym stylu. I to samo jest z siatkówką, że tutaj ktokolwiek by się nie zabrał za jakiś sport, to oczekują od razu od tego, że to dziecko będzie najlepsze. I troszkę wymagają od dziecka solidności i to jest fajne, bo nie ukrywam, że jest to bardzo łatwe, bardzo łatwe, ułatwiające tak, ułatwia to organizację całego procesu treningowego i w ogóle organizację grupy, ale też spodziewają się rezultatów. Rezultatów, niektórzy rodzice spodziewają się rezultatów, powiedziałbym, tych takich pożądanych przez trenera, czyli rozwoju, i niektórzy spodziewają się rezultatów w postaci wyników, czyli zwycięstw, bo jeżeli zespół przegrywa, to się to przestaje podobać rodzicom i dziecku też. Więc no to jest taka relacja słodko-gorzka, ale raczej ja na temat rodziców w naszej akademii nie mogę powiedzieć złego słowa, wszyscy są bardzo pomocni. Nie miałeś pomocni. Przypadków jakichś takich, że rodzic chce porozmawiać z trenerem, co trener robi z jego dzieckiem, bo jego dziecko jest fantastyczne i tak dalej, tak dalej. Nie miałem. Takich sytuacji nie miałeś. I ja nie miałem i ja wiem, że niektórzy rodzice troszkę się nie godzą z tym, że może dziecko nie gra tyle, ile powinno. Jednak w naszym klubie jest to jasno powiedziane, że zespoły high performance grają o wynik, że tak to ujmijmy, czyli nie jest gwarantowany czas na boisku. Grają ci, którzy zasłużyli na to, żeby grać w danym momencie. Oczywiście to jest sprawa trenera, czy daje wszystkim pograć, czy nie, czy trzyma zespół na boisku w takim składzie, w jakim wygrywa, czy daje pograć wszystkim i wygrywa. To już jest, powiedzmy, że każdy jest inny, każdy ma troszeczkę inną filozofię, ale to jest jasno powiedziane, że tam rodzic nie powinien raczej mieć pretensji o to, że mój syn nie gra, a powinien, albo moja córka nie gra, a powinna, bo ja tak uważam, tak?
Jednak w tych zespołach Gold i Premier jest jasno opowiedziane do trenerów, że czas na boisku jest gwarantowany i gramy mecze. Akurat to jest moim zdaniem bardzo dobre, bo turnieje rządzą się tym, że jest po prostu wszyscy są zmęczeni już gdzieś pod koniec dnia, więc niemożliwe jest grać jedną szóstką cały czas. I nawet w zespołach High Performance jest po prostu nierealne, żeby jedna szóstka uciągnęła cały turniej i była szczęśliwa z tego, że gra cały czas. To raczej później już się spotyka z takim zmęczeniem, że ciężko jest o to. Więc i tak rotacja jest dość duża na boisku, więc raczej wszyscy są zadowoleni z tego, jak to wygląda. Ja nie miałem problemów póki co z kimkolwiek, albo nie miałem takiej sytuacji, że ktoś miałby jakieś pretensje do mnie, ale też nie miałem takich sytuacji w Polsce, więc ciężko jest mi tutaj znaleźć porównanie, bo rodzice, których spotykałem w Polsce, byli bardzo dobrzy dla mnie i dla swoich dzieci, i też ci, którzy są tutaj, są dla mnie bardzo dobrzy, więc może to jest kwestia. Przyciągasz to, co dobre, tak? Okej. Pytanie tutaj pana Wojciecha. Czy macie kontrolę nad wynikami edukacyjnymi, tak? Czyli załóżmy, ktoś ma problemy w szkole, jak to wpływa na ewentualną jego karierę i uczestnictwo w zajęciach siatkarskich, sportowych, bo są oczywiście sytuacje, że ktoś jest utalentowanym sportowcem i ma, jak to się mówi, papiery na przyszłość, a w szkole mu nie idzie. Tutaj troszeczkę mi na myśl przychodzi już sprzed ładnych paru lat film Coach Carter, tak, gdzie, tak. gdzie pamiętasz, trener stwierdził że każdy musi podpisać kontrakt. Oni podpisali kontrakt. Wymagana była średnia. Jeśli nie będzie średniej, nie gramy w meczu. Mecz odwołany, idziemy do biblioteki. I hasło tych młodych ludzi. A gdzie ta biblioteka w ogóle się znajduje, to chyba żartuję i takie były rzeczy. Przepraszam, muszę przerwać na sekundkę, odpowiedzieć panu Piotrowi, który jest w Boliwii. Będzie oczywiście, jak każde nasze spotkanie, jest na Facebooku i też wrzucamy, staramy się regularnie też wrzucać ostatnie przede wszystkim kilka na kanał na YouTubie, więc można sobie je swobodnie obejrzeć w dowolnym i dogodnym momencie. Witamy serdecznie UKS Kinder Volleyball i Martę. Dobry wieczór, Marta. Witamy. Łukaszu, odpowiedz na pytanie kwestie sportu i szkoły. Więc tak jak wam przedstawiłem przed chwilą, jest ten sezon high school i sezon high school, sezon szkolny i sezon klubowy. I wiem, że jak jest sezon szkolny, to oczywiście zależy od trenera, który pracuje w szkole. Jest duży nacisk na to, żeby jednak nauka szła dobrze, jednak w tym rejonie ja nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy raczej sobie dobrze radzą w szkołach i też trzeba zaznaczyć na to zwrócić uwagę, że większość z dzieci płaci za szkołę, do której chodzą dość duże pieniądze rocznie, więc wydaje mi się, że też jest ten nacisk i ta presja, o której wspomniałem, na naukę. Przez to nie ma zbyt dużych problemów z tym, akurat w tym regionie, gdzie żyję. My w klubie raczej nie przykładamy do tego takiej dużej wagi, bo raczej... Rodzice tego pilnują? Rodzice tego pilnują, ale też ten region jest dość tak... No naprawdę, to jest specyficzna sytuacja, że jesteś w Dolinie Krzemowej, gdzie wszyscy patrzą, że chcieliby w przyszłości pracować w Google i tak dalej, więc się bardzo mocno starają, żeby tam jednak trafić, a przy okazji atmosfera Stanford, która jest w pobliżu, też wywołuje taką ekstra, może nie presję, ale atmosferę nauki, gdzie te dzieci jednak, dzieci i młodzież starają się dać z siebie wszystko na egzaminach i gdzieś tam pójść z tym do przodu. No i to też powoduje, że my w klubie nie mamy, mamy oczywiście dzieci, które są wyjątkowo dobrze zbudowane, z wysokim potencjałem wzrostowym i nie tylko, ale głównie to są dzieci bardzo inteligentne, które zadają bardzo dużo pytań, które są dość ciekawe, które są dociekliwe o to, co się dzieje na boisku i dlaczego tak się dzieje.
I wiem, rozmawiając z Danielem, który ma w tym momencie, no wiadomo, dużo znajomych na całym świecie, bo to był zawodnik, ale miał też kontakt z stroną Los Angeles, czyli tym regionem Kalifornii, gdzie głównie do klubów trafiają nie dzieci CEO firm IT, tylko dzieci sportowców, jakiegoś zawodnika futbolu amerykańskiego, koszykarza i tak dalej, i tak dalej. No to nie chcę powiedzieć, że u nas są dzieci inteligentne, tam nie, bo na pewno tak nie jest, tylko że tam po prostu dzieci są bardziej atletyczne, bardziej przygotowane do tego sportu. Specyfika regionu też tworzy troszeczkę takie, no, target ludzi, którzy do ciebie trafiają jednak do klubu. I my tutaj nie mamy problemu z nauką i łączeniem nauki ze sportem. Ale wiem, że na przykład w koledżach jest zdecydowanie nacisk na to, żeby jednak te wyniki sportowe szły w parze z wynikami na uczelni. Jeżeli coś jest nie tak na uczelni, to na pewno to wpływa na to, co się dzieje na boisku. I wydaje mi się, że to, jeżeli mówimy o wszystkich stypendiach, to jeżeli ktoś zawali, nieładnie mówiąc, coś na studiach, to tego stypendium może nie dostać w pełni, albo będzie musiał coś zwrócić tutaj teraz, tego nie jestem pewien, więc to jest dość mocno powiązane ze sobą, jak to działa. Czyli Coach Carter, film Coach Carter to nie była fantastyka. Nie, wydaje mi się, że to był, można powiedzieć, na faktach, tak? Pytanie pani Małgorzaty o podejście młodych zawodników i trenerów do treningu mentalnego. To jest tutaj dość ważna sprawa. To jest tutaj ważna sprawa i powiedziałem, że tutaj dużo czasu się spędza na rozmowie i na treningu mentalnym. A to jest taka dość amerykańska rzecz, to jest moje zdanie. Popularna, tak? Bardziej tak, niż w Polsce, tak? Bo powiedz tak pokrótce, jak to w praktyce wygląda. Czy jest zatrudniony psycholog sportu, czy też indywidualnie na przykład rodzice w takie coś inwestują? Nie słyszałem, żeby rodzice w to, nie słyszałem, może to też jest punkt, bo raczej się nikt tym za bardzo też nie chwali, ale nie słyszałem, żeby inwestowali w trenera mentalnego, ale jestem w stanie zaręczyć, że każdy z trenerów spędza dużo czasu na rozmowie indywidualnej, na rozmowie grupowej i każdy pojedynczy trener stara się zrobić jakieś dodatkowe zajęcia, które pomagają rozwijać tą część mentalną zawodnika. Łącznie gdzieś tam ze mną i łącznie gdzieś z trenerami, którzy są w naszej akademii, staramy się iść w tą stronę, że no, rozwijamy tą stronę mentalną zawodnika w znaczny sposób. A powiedz, jeśli chodzi o tą kwestię mentalną, na ile dodatkowo, że tak powiem, pracujecie, czy też z każdą grupą i czy konsultujecie między sobą takie rzeczy, taki trening mentalny? Co zrobiłem na przykład? Czy każdy sobie wymyśla i czy konsultujecie? Czy musicie to w jakiś sposób też swojemu szefowi? Bo rozumiem, że Daniele Desiderio jest szefem tak. Akademii. Czy on wszystko musi w jakiś sposób zatwierdzać, czy macie wolną rękę? Powiedziałbym tak, że jest dość duża wolność tutaj pod tym względem, ale jeżeli robimy coś wszyscy i jest to taką, powiedzmy, zasadą akademii, no to wszyscy to robią. Jedną z takich rzeczy jest chociażby taka reflection form po turniejach, czyli dzieci wypełniają, dzieci i młodzież wypełniają po turniejach taką ankietę, które odpowiadają na pytania, jak oceniają swój performance, jak oceniają performance grupy, co wyniosły z tego turnieju, co wyniosły z tego meczu, co uważają, że powinny poprawić. Ja uważam, że to jest świetna rzecz i można tutaj zauważyć duży postęp. Można to nazwać treningiem mentalnym, ja uważam, że to jest taki bardziej trening nad sobą i troszkę kontrolowanie i uczenie się siatkówki nie tylko na boisku, bo obserwując odpowiedzi po pierwszym turnieju, jesteś lekko taki. Nie za bardzo się do tego może przyłożyły, może w taki sposób.
ale w większości przypadków nie wiedzą, co mają za bardzo odpowiedzieć, bo nigdy się nad ten temat nie zastanawiały. I jak zobaczysz odpowiedzi po pierwszym turnieju i porównasz je do odpowiedzi po ostatnim turnieju, no jest znaczna różnica w tym, jak dzieci zwracają uwagę na to, co się dzieje na boisku i gdzie skupiają swoje myśli, kiedy ty wymagasz od nich takich pytań, kiedy ty wymagasz od nich wypełnienia takiej ankiety. Ja uważam, że to jest świetna rzecz, bo w Europie jest dość łatwo znaleźć, można się łatwo zakochać w siatkówce. No nie wiem, ja w Polsce na przykład nie miałem żadnego problemu z tym, żeby grając w siatkówkę znaleźć sobie idola, na którego patrzyłem, którego pewnie chciałem naśladować. Tutaj nie masz czegoś takiego raczej, bo mało kto ogląda siatkówkę profesjonalną w Europie. Myślę, że też niewiele dzieci ogląda siatkówkę akademicką, dlatego takie nauczanie dzieci, że siatkówka to nie tylko to, co się dzieje na boisku, ale też można się dużo wyciągnąć poza, można się dużo nauczyć poza boiskiem, jest bardzo ważną sprawą. Co do treningu mentalnego, uważam, że treningi indywidualne są bardzo ważną częścią całego tego procesu, bo jednak rozmowa, gdzie na przykład przychodzi do ciebie zawodnik, który chciałby poprawić swoją chociażby zagrywkę, no i opowiada, jaki on ma problem w trakcie meczów, co się z nim dzieje, jakie emocje nim targają. Bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla trenera i dla zawodnika, bo w realny sposób jesteś w stanie wpłynąć na to, jak on to będzie robić na następnym meczu, na następnym turnieju. I to, co ty powiesz na indywidualnym treningu, bardzo wpłynie na to, co on zrobi na następnym turnieju. To wymaga też dużej współpracy między trenerami, prawda? I wymaga. To, co mówisz, technical meeting, czy też spotkania, tak, różnego rodzaju wspólne, to też wymaga dużej współpracy, zaufania, wsparcia nawzajem, a trzeba przyznać, że i wśród trenerów, i wśród zawodników jest, to się chyba mówi, multikulturowo, prawda? Zgadza się, jest. Jeżeli mówimy o zawodnikach, to kto słyszał o Kalifornii, kto tu może kiedyś był, to jest miejsce, gdzie takich rodowitych Kalifornijczyków jest akurat niewielu. W szczególności tutaj w tym regionie jest dużo ludzi, którzy napłynęli z innych krajów, żeby pracować dla tych wielkich firm. I wszystkie nacje świata są tutaj zgromadzone. Co jest ciekawe, bo ja na przykład się obawiam o mój akcent angielski, a okazuje się, że tu jest ciężko spotkać kogoś bez akcentu. I ludzie traktują to zupełnie normalnie, z uśmiechem na ustach i bardzo, bardzo, bardzo mi to odpowiada. A jeżeli mówimy o sztabie, zgadza się, jest dość międzynarodowo. Daniele i Olta, czyli właściciele klubu, są z Włoch. Mamy trenera z Kanady, mamy trenera z Polski, mamy trenerów z Brazylii i to jest ciekawe. Leo Pasquali, który brał udział w olimpiadzie dwukrotnie, jak się nie mylę. Luciana Depra, która gra w siatkówkę plażową na światowym poziomie. Harley Marquez, mistrz świata plażowy sprzed 10 lat, jak się nie mylę. Może troszkę więcej. Winder Montano, był reprezentant Wenezueli. No, jest tak dość ciekawie. I oczywiście dużo trenerów, którzy kiedyś grali w akademii, byli ich zawodnikami, bo tak jak powiedziałeś, gdzieś tam ja przytoczyłem swoją historię, powiedziałeś, że we Włoszech jest dość normalne, że młodzi zawodnicy pomagają albo prowadzą grupy. Tutaj jest bardzo podobnie, dużo młodych ludzi się angażuje w to, żeby być trenerami albo gdzieś asystować przy treningach. I jest to dość dla nas normalne, że oczywiście ja jestem asystentem przy niektórych grupach i raczej bym powiedział, że przy tych grupach high performance zazwyczaj to jest dwóch trenerów. Czyli załóżmy, że jestem ja i pomagałby mi Tyler, który też jest tutaj na pełen etat zatrudniony. Ale przy tych młodszych grupach, czy to przy zespołach Gold czy Premier, zazwyczaj pomaga któryś z zawodników, którzy są w starszych grupach. I ja uważam, że to jest świetna kombinacja, bo
Ty jako trener, w szczególności z innego kraju, może z akcentem, który będzie odpowiadać jednej osobie, ale drugą będzie przerażać. Jest świetnie mieć kogoś ze sobą, kto będzie mógł mieć ten kontakt z dziećmi troszkę bliższy. Więc jest dość multikulti, to prawda. To właśnie myślę, że to też w jakiś sposób zbliża was tam i dzieciaki, i trenerów do tego, ażeby no, lepiej współpracować. Łukasz, powoli będziemy kończyć nasze spotkanie. Wiem, że jest kilka jeszcze pytań tutaj i o ankiety, i o tydzień pracy. Jeśli Łukasz pozwolisz, możesz wpisać swojego maila tutaj do naszego czatu. Jasne. Czy też na Messengerze, podejrzewam. To będziesz musiał chyba wprowadzić, bo ja nie jestem w stanie. Nie masz takiej możliwości? Wyślę ci, śmiało można się ze mną skontaktować. Będzie, proszę Państwa, można się kontaktować, ponieważ może ktoś z Państwa zainteresuje się bardziej pracą w Stanach Zjednoczonych. Jest to absolutnie możliwe, jak widzimy dzisiaj i rozmawiamy dzisiaj z Łukaszem, który jest tego przykładem. Kilkanaście miesięcy temu jeszcze pracował w Bielsku-Białej, zaświadczam, bo byłem na tych zajęciach jeszcze w maju, pamiętam, zeszłego roku, a już jest dzisiaj w Stanach, co nie oznacza, że jest w jakimś raju, tak, siatkarskim, bo to chodzi przede wszystkim, Łukasz, trzeba to podkreślić, o doświadczenie, tak? To nie jest tak, że najbliższe 40 lat powiesz, ja do Polski nigdy nie chcę wracać i tak dalej, tak dalej. To chodzi o doświadczenie i żeby zobaczyć inny świat, bo na pewno horyzont poszerzy. Tak, ja uważam, że to jest doświadczenie dla mnie zdecydowanie siatkarskie, ale też życiowe, no bo jeżeli jest możliwość jeszcze w moim wieku wyjechać za granicę i zobaczyć, jak robi się siatkówkę gdzieś indziej, uważam, że to zdecydowanie może poszerzyć horyzonty. A co do ankiet, tak, one są anonimowe dla wszystkich, one są wypełniane dla trenera, czyli zawodnik się podpisuje, jeżeli się nie podpisze, no to nie będę wiedzieć, kto ocenił wysoko siebie lub ocenił wysoko lub nisko swój albo zespołowy performance, więc muszą się tam gdzieś podpisać. No ale to nie mają z tym problemu tutaj dzieci, więc to jest akurat dobrze. I oczywiście tęsknię za oscypkami, zjadłem sobie. To na pewno i za czym jeszcze? No, za najbliższymi na pewno. Zdecydowanie tak, za bliskimi. Za bliskimi tęsknię. Ale to powiem tak, mam mało czasu na to, żeby o tym myśleć, co jest dobre. To dobrze, Łukasz. Rozumiem, że na razie cię w Polsce nie zobaczymy. Tak. Tutaj pani Monika jeszcze, że mamy chyba nie wiem, czy najlepszych, czy najgorszych. Myślę, że najlepszych tych trenerów mamy. Myślę, że taki. A ostatni nasz gość, Dariusz Kopaniak, serdecznie pozdrawiamy. Darku, oczywiście w Polsce też musimy mieć jak najlepszych trenerów i takowych mamy, ale jeden tutaj przedstawiciel tej młodej fali, że tak powiem, czy też młodego pokolenia pojechał za granicę, żeby tam zdobywać doświadczenie. I dzisiaj mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Proszę Państwa, wiem, że są kolejne pewnie pytania, by się jeszcze pojawiły, ale czas naszego spotkania dobiega końca. Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani. To spotkanie, gdy ktoś chciałby obejrzeć, to będzie oczywiście jest dostępne na Facebooku i na jak kilkanaście naszych innych jeszcze dostępne są na YouTubie, tam jesteście, żeby zarabiać cash. Do tego o pieniądzach tutaj nie mówiliśmy właściwie, tak. Ale pewnie to też się z tym wiąże, jednak jest różnica dla trenera. Ta płaca jest pewnie inna, Łukasz, i tutaj trzeba to myślę, powiedzieć. Że tak. To jest też kwestia dosyć istotna. Proszę Państwa, to było kolejne spotkanie z cyklu Over the Net. Przypominam, że naszym gościem był trener Łukasz Sasnal, który obecnie pracuje w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w
z młodzieżą w Akademii Volleyball Club. Jeśli są, będą jeszcze pytania, proszę śmiało pisać do Łukasza na Messengerze czy też na maila. Na pewno z chęcią odpowie na te pytania, a za jakiś czas pewnie znowu się Łukasz spotkamy i będziesz miał na pewno szerszą wiedzę. Życzymy powodzenia, wszystkiego dobrego i dzięki oby było jak najwięcej radości z siatkówki. Wszystkiego dobrego, życzymy Państwu dobrej nocy, a Tobie, Łukasz, oczywiście dobrego dnia. Dziękuję.